Witajcie kochani, kolejny podcast z Bydgoskiej Światłowni. Dziś jest ze mną Marcelina Bociek. Witaj. Dzień dobry. Przyjechała oczywiście na swój koncert. Pierwszy koncert w Światłowni, mam nadzieję, że nie ostatni. Jak się czujesz generalnie na scenie? Czy to jest to, co byś chciała robić w życiu? To są właściwie dwa osobne pytania i na każde jest inna odpowiedź, bo to, jak się czuję na scenie, to z jednej strony to są emocje nie do opisania. Oczywiście wcześniej jest bardzo dużo stresu, ale kiedy już człowiek staje na scenie, to jakoś ten stres przekuwa się w coś bardzo pozytywnego, motywującego do tego, żeby wypaść jak najlepiej. I pamiętam, kiedyś miałam taką sytuację właśnie też po koncercie we wrocławskim Imparcie, kiedy pan Bogusław Sobczuk powiedział, że ty, Marcelina, jesteś takim koniem wyścigowym, że na próbach wcale nie wypadasz tak dobrze, jak właśnie na tym ostatecznym koncercie. I to jest właśnie ten taki bardzo motywujący stres. To on powoduje, że ostatecznie te koncerty, cały mój organizm się spina, ale w taki pozytywny sposób, żeby stanąć na wysokości zadania i te koncerty, żeby ten koncert poprowadzić, bo poza śpiewaniem to jest jeszcze prowadzenie też tego koncertu, snucie jakichś opowieści, bardzo dużo interpretacji, więc tak, no, spinam się, żeby to wszystko dobrze wypadło. A czy chciałabym to robić w życiu? Myślę, że tak. Nawet nie myślę, tylko wiem, że bardzo bym chciała to robić w życiu. Chciałabym móc prowadzić takie życie, żeby z tej sceny wręcz nie schodzić i żeby śpiewać i dawać ludziom te moje przemyślenia i dzielić się jakimiś swoimi wnioskami poprzez muzykę, poprzez teksty. Ale jest to trudne i jest to taki ciężki kawałek chleba wyżyć w moim przypadku z takiego muzykowania. No to chyba w każdym przypadku. No właśnie niekoniecznie w każdym, bo są zawody, kiedy się człowiek wykształci. Nie, jeżeli chodzi o muzyków. Aha, jeżeli chodzi o muzyków. Na pewno łatwiej mają też muzycy, którzy są wykształconymi muzykami. Wtedy mogą zahaczyć się w filharmonii, w operze, a po prostu, kiedy nie ma się tego wykształcenia, w dodatku jest się wokalistką, czyli też wokalistów jest najwięcej i każdy teraz może być wokalistą, czy może każdy może śpiewać i jest bardzo dużo programów promujących śpiewanie. Naprawdę trudno się przebić i trudno dzielić się tą muzyką na scenie. Z czym byś chciała się przebić? A wiem, że na dzisiejszym koncercie będą utwory autorskie. Tak, będą utwory autorskie. I myślę, że to właśnie o nie chodzi. Chodzi o te utwory autorskie, żeby to nimi się dzielić i żeby ktoś mógł dostrzec w nich jakieś odbicie być może swoich historii. Ja mam też taką zasadę, że nie podaję mojej interpretacji tego utworu w momencie, kiedy ja go pisałam, tylko właśnie chcę, żeby każdy przepuścił go przez swoją wrażliwość, swoje doświadczenia i dzięki temu mógł poczuć też, że jest to w jakimś sensie utwór o nim. I właśnie do takiej sytuacji chciałabym doprowadzić, że chciałabym tworzyć utwory, z którymi ludzie mogliby się utożsamiać. Co jest takim podstawowym podmiotem twoich peregrynacji poetyckich? Oj, to jest kolejne trudne pytanie, dlatego że każdy utwór jest tak, opowiada tak naprawdę o czymś innym. Może będę się tutaj posiłkować utworami, które napisałam, w sensie będę sobie myśleć o konkretnym utworze i dzięki temu będę wiedziała, o czym piszę. Piszę o tym, o przemijaniu, o tym, że czasami nie ma co planować i czekać tak bardzo na ten kolejny dzień, ponieważ może on po prostu nie nadejść i czasami warto te plany po prostu porzucić i skupić się na tym, co teraz, żeby skupić się na tym, co naprawdę ważne. Tak, i to jest też dla mnie bardzo ważne, żeby ludzie potrafili skupiać się na tym, co po prostu ich prowadzi, co na tych celach, które im przyświecają, a nie na jakichś takich głupotach, bo często zajmuje nam głowę praca, w której nam nie idzie, a okazuje się, że w momencie, kiedy
ktoś, nie wiem, bliski zachoruje, nagle to wszystko nie ma znaczenia. I warto, moim zdaniem, dojść do takiego wniosku, zanim wydarzy się właśnie jakaś tragedia, żeby zdać sobie sprawę z tego, co dla mnie jest naprawdę ważne. Więc to jest jedna droga. Oczywiście piszę też o miłości, ale staram się zawsze pisać o miłości w takich superlatywach, żeby, bo jest to dla mnie no najpiękniejsze, najpiękniejsze z uczuć, więc tak, więc miłość, miłość, co było wcześniej, przemijanie, o czym jeszcze. Czasami, o, też, no bo utwory autorskie to nie zawsze są też utwory, na przykład w tym koncercie to nie będą zawsze utwory z moim tekstem, czasami posiłkuję się też poezją moich znajomych i akurat tutaj dzisiaj w koncercie wybrzmi jeden utwór, dwa utwory też o, no i one też będą o miłości, więc chyba przede wszystkim miłość, a oprócz tego koleje życia, priorytety, tak, i w ogóle życie. Mhm. Znaczy, tak można określić, że powiedzmy te generalia stanowią dużą część twojej twórczości. Takie dążenie do pewnych wartości. Tak, myślę, że tak. Aha. A mogłabyś, nie wiem, taką pokusić się jakąś taką, jakieś wymienienie takich najważniejszych wartości dla ciebie? Miłość już powiedziałaś, tak? Tak. Zdrowie. I myślę, że w ogóle życie jako... Że często gdzieś tam nam nie idzie, są gorsze sytuacje, ale zapominamy o tym, że kurczę, żyjemy, że oddychamy i że jakoś to się wszystko może poukłada za jakiś czas, może nie w tym momencie. Tak, ale przede wszystkim zdrowie. Myślę, że jak nie ma zdrowia, to trudno cieszyć się czymkolwiek innym. No i właśnie wtedy, kiedy nie ma zdrowia, pomaga nam ta miłość, pomagają nam ludzie, którzy są naszymi przyjaciółmi, którzy są naszą rodziną, naszymi ukochanymi. Więc to myślę, że to takie są dwie podstawy. Mhm. No to ja ci powiem, że trochę mnie zaskoczyłaś, bo... Młode dziewczę, 20-kilkuletnie, mówi o zdrowiu, no chociaż no, zdrowie ci dopisuje, jak rozumiem. Póki co tak. Na szczęście nie mam na co narzekać. Ale no, obserwowałam się. Nie, chodzi mi o to, że twoi rówieśnicy no, często tak dosyć lekceważąco do wielu tych spraw podchodzą. No, myślę, skąd się wzięło takie zastanowienie u ciebie? Myślę, że to jest po prostu życiowe doświadczenie i... W mojej rodzinie wiele osób już niestety nie żyje i naprawdę gdzieś tam cały czas, na każdym etapie mojego życia mierzyłam się z tym, że ktoś po prostu choruje i widziałam jak tak w moich oczach, jak on po prostu gaśnie i jakie to życie dla niego jest często też uciążliwe, ale jednak zawsze była też w tej osobie taka wielka wola życia, dlatego też wymieniłam w ogóle życie jako wielką wartość. No i kiedy tak jedna osoba, druga, trzecia po prostu odchodzi, czasami zupełnie też znienacka, no to człowieka dociera, że co mi po tym wszystkim, co mi po bogactwach, kiedy będzie brakować po prostu zdrowia i w żaden sposób nie da się go kupić, nie? Czy w momencie, kiedy stajesz na scenie i śpiewasz swoje utwory, to jest to bardziej przedstawienie ciebie, czy do czegoś chcesz namówić słuchaczy? Myślę, że ja na scenie raczej staram się nie skupiać uwagi na sobie. I mimo, że czasami właśnie w swoich tekstach, czy interpretując cudze teksty, ja je przekazuję, to zawsze jednak staram się, żeby one niosły jakąś konkretną wartość, zwłaszcza kiedy to jest forma koncertu taka recitalowa, tak jak dzisiaj,
kiedy mam możliwość, kiedy ludzie tutaj nie przychodzą typowo po rozrywkę, nie przychodzą tutaj tańczyć, nie przychodzą tutaj gdzieś, nie wiem, pić piwa w knajpie, tylko przychodzą faktycznie posłuchać. No, mam tutaj na myśli, że to nie jest jakaś restauracja, gdzie śpiewa się w tle, bo to też robię na co dzień. Mhm. Tutaj jest sytuacja inna. Spotykamy się w intymnej sali. Mam na myśli, może to źle brzmi, ale tam klimat jest naprawdę taki bardzo intymny. Ta sala jest mała i wierzę w to, że śpiewając o rzeczach ważnych, dla mnie wartościowych, być może w kimś wzbudzi to jakieś przemyślenie, dojdzie do jakiegoś wniosku, być może nawet zmieni swoje życie. I jeżeli chociaż w jednej osobie pojawi się taka myśl, to dla mnie to już będzie wielki sukces. Więc myślę, że w tym moim śpiewaniu jest znacznie więcej misji niż gwiazdorzenia. No właśnie chciałam Cię zapytać o takie poczucie misji. Masz coś takiego? Tak, ale też nie przesadzajmy, żeby to nie było takie patetyczne, że to jest wielka misja, śpiewanie i tak dalej. Ale w momencie, kiedy też zawsze to podkreślam, że żyjemy w czasach, w których tekst w piosenkach jest bardzo na bardzo gdzieś tam dalekim miejscu, jest wiele rzeczy ważnych podczas koncertów, występów, ale nie tekst. I ja chcę wyjść temu naprzeciw i pokazać, że tekst może o czymś opowiadać, a przy okazji może być to przyjemny utwór. No, ja jestem bardzo taką refleksyjną osobą, więc też nie wyobrażam sobie nie wiem, swoich utworów tworzyć, czy też śpiewać typowo rozrywkowych utworów, w których no, nie ma tej wartości takiej tekstowej. Niestety zazwyczaj teraz mamy tabloidyzację wszelkich wykonań artystycznych, prasy i tak dalej. Czy nie boisz się tego, że w pewnym momencie te założenia przepiękne, pod którymi się podpisuje obiema rękoma, że one gdzieś pójdą bokiem, a ty zostaniesz tak no trochę zawiedziona. Że ludzie po prostu wybiorą coś lekkiego, łatwego, przyjemnego, zamiast czegoś, nad czym trzeba się zastanawiać. Wydaje mi się, że jest to w ogóle takie założenie trochę wskazane po prostu na porażkę, bo dzisiaj, świat wygląda jak wygląda i ludzie oczywiście, że wybiorą to, co jest łatwe, przyjemne, na czym nie trzeba się skupić. To jest znaczna mniejszość osób, które chcą zaangażować swój umysł w to, żeby pomyśleć nad tekstem, pochylić się, zinterpretować, gdzieś tam przemyśleć, otworzyć też samego siebie, bo jesteśmy też dzisiaj jako ludzie w ogóle bardzo poblokowani, nie ma takiego momentu zatrzymania, cały czas żyjemy w pędzie, więc oczywiście, że łatwiej nam odbiera się muzykę, która może nam towarzyszyć w tym całym takim pędzie. Ja proponuję raczej muzykę, przy której trzeba się zatrzymać i to na pewno nie jest droga komercyjna, na tym się na pewno nie zarobi, ale jestem też w takiej sytuacji, że ja nie muszę póki co na tym zarabiać. Plus oprócz tego zajmuję się też muzyką rozrywkową, kiedy śpiewam ludziom gdzieś w restauracjach, na jakichś wydarzeniach, jubileuszach, wtedy im towarzyszę i wtedy jestem nastawiona na tym, żeby ta muzyka niosła wartość, którą jest zabawa, bo to też jest ważne, żeby tą muzyką bawić, ale tak jak już wspomniałam, tutaj mamy do czynienia z formą recitalu, też miejsce jest wyjątkowe i skłaniają właśnie nastawione na takie wartości, które gdzieś tam się zgadzają z tymi moimi, więc pozwalam sobie na taki koncert. I tutaj nie chodzi o to, żeby tylko takie koncerty grać, bo to też byłoby trochę nudne i to też byłby dla mnie wielki bagaż emocjonalny, żeby tylko takie rzeczy robić. Więc to też tutaj też nie chodzi o to, żeby się ograniczyć tylko do tworzenia takich koncertów i takiej muzyki. Ale jeżeli idzie o to poczucie misji, to myślę, że warto gdzieś tam też tę drugą drogę obrać. Nie wiem, czy kojarzysz na przykład taką artystkę bardzo popularną ostatnio, Sanach. Ona poza tworzeniem
utworów bardzo radiowych, popowych, w których teksty są czasami wątpliwe. Dużo jest tam takich anglicyzmów wtrąconych, czasami nie wiadomo właściwie dlaczego. To jest jej jedna ścieżka i w momencie, kiedy zrobiła bardzo dużą karierę na takich utworach, w internecie zaczęły i rozgłośnie radiowe zaczęły grać jej utwory, które ona skomponowała muzykę do wierszy znanych polskich poetów, bo jest i utwór do tekstu Wisławy Szymborskiej, do wiersza Wisławy Szymborskiej, Nic dwa razy, i jest hymn Słowackiego. Mogę zdradzić, że dzisiaj też ten hymn wykonam podczas koncertu, więc można to pogodzić i to myślę, że jest rozwiązanie tej sytuacji. Czyli trochę podstępem, tak? Trochę podstępem zrobiła dziewczyna bardzo dobrą robotę, kolokwialnie mówiąc, bo nagle dzieciaki w szkole znają wiersze polskich czołowych poetów, naszej noblistki chociażby, na pamięć. Mhm. Dzięki właśnie młodej dziewczynie, która stworzyła muzykę do tych wierszy. Mhm. Więc można. Mhm. Czyli tak dosyć zdrowo podchodzisz do spraw scenicznych. A jak się ma do tego twoje próby dziennikarskie, jak się mają do tego telewizja? Dziennikarstwo to jest zupełnie inny świat. Tam też musiałam się z tym zmierzyć, że w muzyce najważniejszy jest mimo wszystko dźwięk. Natomiast w telewizji dźwięk jest na ostatnim miejscu. Tam myśli się obrazem i ja cały czas się tego uczę, ale myślę, że nie da się ze mnie wyplenić tego myślenia dźwiękiem i nie boję się tego, że zawsze bliższe było mi dziennikarstwo radiowe i mam nadzieję, że gdzieś tam kiedyś moje ścieżki poprowadzą mnie jeszcze do radia. Póki co jest telewizja. Też da się to połączyć w takim sensie, że są organizowane koncerty telewizyjne, więc telewizja bez koncertów, trochę trudno sobie to wyobrazić, bo od zawsze te koncerty telewizyjne to było coś, to było wow i artyści muzyczni byli w telewizji potrzebni. Ale jeżeli idzie o dziennikarstwo, to jest zupełnie inna bajka. To jest chyba najlepsze stwierdzenie odzwierciedlające ten stan. A jaki rodzaj dziennikarstwa? Mnie najbardziej interesuje reportaż. Dla mnie reportaż, opowiadanie historii często o zwykłych ludziach, którzy okazują się niezwykli, jest czymś niesamowitym i fakt, że można właśnie dzięki sztuce reportażu opowiadać o ludziach, czasami takich prostych, ale w tej prostocie okazuje się, że jest sedno. Mnie to rozczula i to jest zdecydowanie ścieżka, którą chciałabym podążać, ale też niestety jest to w ogóle ścieżka niedochodowa. No, to już nie przesadzajmy. Naprawdę. Radiowi dziennikarze rzadko kiedy mają możliwość zajmować się tylko reportażem. To już są ci najlepsi z najlepszych, oni wtedy mogą się zajmować reportażami, no bo też tworzenie reportażu to jest wchodzenie głębiej, wchodzenie w taką bliską relację z tym naszym rozmówcą, żeby on chciał szczerze nam powiedzieć, jak to jest. I właśnie ta szczerość w reportażu jest najważniejsza, więc jeżeli ktoś nie pochyli się mocno nad danym bohaterem, to od razu to słychać, od razu to widać, że nie ma tej szczerości w tym wszystkim. No i dobra, to konkretyzując, tak. Wysłuchujesz czy wypytujesz? Wysłuchuję. Brawo. Brawo, bo to jest podstawa dobrego reportażu. Tak, zawsze słucham i czekam. Daje naprawdę możliwość wypowiedzenia się i zawsze gram nie na siebie, tylko właśnie na tę drugą osobę. I to jest też ciekawe, że w takiej reporterce informacyjnej tam często nie ma czasu w ogóle na słuchanie i bierze się tych ludzi na jakiś krótki wywiad z zaskoczenia i zazwyczaj to są trzy szybkie pytania i już koniec, już kolejna osoba, trzeba po prostu pędzić dalej, bo nie ma czasu, a zazwyczaj
pewnie to czwarte pytanie dopiero sprawiłoby, że ktoś by się rozluźnił, powiedział i powiedział wszystko trzy razy lepiej, mhm. nie? A tak gdzieś tam pojawia się stres, wiadomo, nowa sytuacja, więc... Mhm. Albo pytanie, którego się nie zadało tak. i ta osoba sama rozwinęła. Ja o to pytam tak dokładnie, bo no, sam jestem z zawodu dziennikarzem, zawsze byłem dziennikarzem prasowym. I po prostu szlak nas trafiał, jak tam robiliśmy jakiś temat i wpadała telewizornia. No i oczywiście telewizory właśnie, tak jak mówisz, trzy krótkie pytania praktycznie w ogóle nie wysłuchały, także... Tak. Nie ma na to czasu. Nie ma na to czasu. I teraz jak pracuję w telewizji, to wiem, dlaczego zawsze na wszelkich wydarzeniach to właśnie tak wyglądało, że to się pojawiali szybko i już wraca, już musieli wracać. I to naprawdę tak wygląda, że... ekipy po prostu z jednego tematu w drugi i trudno się pochylić nad czymś bardziej, no bo nie ma na to czasu. A jakieś marzenie takie dziennikarskie, o czym byś chciała napisać, o kim, o jakim wydarzeniu, o jakim człowieku? Myślę, że ciągle zaczynam od myślę, że, ale dużo myślę. Nie mam takiego marzenia. Nie mam takiego marzenia. Mam listę osób, chyba że to można nazwać marzeniami. Mam listę osób, które gdzieś tam poznałam przy okazji różnych wydarzeń, różnych nagrań, nawet takich krótkich, właśnie trzy szybkie pytania, ale osoba mnie tak zaciekawiła swoją historią, swoją pasją, że chciałabym właśnie zrealizować jakiś reportaż na podstawie jej historii, czy opowiedzieć historię tej osoby. No więc mam listę z kilkoma nazwiskami. No i może to właśnie są te dziennikarskie marzenia. A zdradzisz te nazwiska? Wolałabym nie, bo wtedy bym czuła taką presję na sobie, że kurczę, powiedziałam, to powinnam to zrobić, a wierzę, że przyjdzie jakiś taki moment, że faktycznie to zrobię i wtedy będzie może można to gdzieś usłyszeć czy zobaczyć. To jakby trzeci element twojej osobowości, logopedia. I czy to można połączyć z pozostałymi? To się łączy bardzo. To się łączy bardzo, dlatego że w telewizji wykorzystuję wszystko to, czego się nauczyłam na zajęciach, na studiach logopedycznych. Łączę to też z tym, czego się nauczyłam na studiach z filologii polskiej. Tak. No a w śpiewaniu oczywiście też to się wszystko bardzo przydaje. Przydają się informacje, które tam pozyskałam, dlatego że czy emisja głosu, czy profilaktyka głosu, higiena głosu. W ogóle pisałam pracę też licencjacką, piszę magisterską na ten temat, więc no jest to ze śpiewaniem związane bardzo. Ale nie czuję się logopedą. Nie wiem, czy można, czy to się rozkłada na równe trzy części. Czy ja się rozkładam tak na równe te trzy części, zakładając, że składam się z nich trzech. Myślę, że logopedia, najmniej mam serca do logopedii i cieszę się. Załóżmy, że twoi profesorowie tego nie słuchają. Oni zawsze wiedzieli, że ja śpiewam i że pewnie będę wykorzystywała to na własny użytek, a nie raczej, żeby pomagać innym. No ale mam tę wiedzę, więc kto wie, jak się życie potoczy i być może kiedyś będzie można przyjść do mnie do gabinetu. Nie wiem. Tak, jak myślisz, na przykład za 10 lat to Marcelina Bociek będzie miała tabliczkę na drzwiach gabinetu, czy będzie występowała, czy będzie znaną reporterką? Byś najbardziej stawiała? Jak zadałeś to pytanie, to tak od razu sobie pomyślałam, że chciałabym być bardziej zaangażowana w śpiewanie. I nie mówię tu o karierze, bo to w ogóle nie leży gdzieś tam, tego nie ma na liście moich marzeń, ale żeby móc się na przykład z tego utrzymać. Gdyby istniała taka możliwość, to naprawdę byłabym w stanie poświęcić i logopedię, i dziennikarstwo, żeby zaangażować się w 100% właśnie w tę muzyczną stronę. Jak odbierasz swoich słuchaczy? Czy to jest ktoś konkretny? To jest jakiś zbiór konkretnych osób? Czy przypadkowo osoby, które przychodzą na koncert Marceliny Bociek? Jak byś to... Ja zawsze uważam, że najwięcej osób wśród moich słuchaczy to są seniorzy.
I jakoś mnie to szczególnie nie dziwi, bo nawet utwory, które wybieram, to są po prostu utwory, które oni dobrze znają. Dzisiaj młodzież może nawet ich nie kojarzyć. Więc taka grupa moich odbiorców to tak właściwie nieintencjonalnie, po prostu to są seniorzy. Że co, oni mają najwięcej czasu na myślenie? Myślę, że też, że to nie myślałam o tym w ten sposób, ale to jest dobry trop. Myślę, że tak, że mają najwięcej czasu na myślenie, że są też tacy refleksyjni, trochę melancholijni, trochę tęsknią za tymi czasami, które minęły bezpowrotnie i w których dużo było muzyki, której dziś już się nie wykonuje i której nie można usłyszeć w radiu. Więc ja wracam do tej muzyki i w dodatku sprawia mi to radość, więc nie przeszkadza mi to, że są to seniorzy. Mam też osoby, które oczywiście lubią mnie słuchać i wcale nie są ze mną spokrewnione, czyli to nie jest mama, znaczy mama też oczywiście to jest moją wielką fanką, ale są jakieś osoby, które bardzo chętnie przychodzą na moje występy i faktycznie widzę, że pojawiają się często na tych występach, więc jakieś tam małe grono nawet fanów mam, ale taka grupa, która słucha mnie w największej ilości, no to są seniorzy. Czy to już jest etap płyty? Nie, ja myślę, że nie. Zdecydowanie nie, to nie jest etap płyty. I mam też w ogóle jakiś taki zastój twórczy, w sensie, że dawniej pisałam znacznie więcej tekstów i pisałam też jakąś muzykę właśnie do tej poezji. Teraz już to się raczej nie dzieje, więc a zazwyczaj jest tak, że żeby wydać płytę, to dobrze, żeby ten materiał był taki świeży. To wtedy jest jakaś taka radość i człowiek nie jest znudzony tym wszystkim, co stworzył. Ja, te moje utwory, one są dosyć stare, bo one powstawały 5 lat temu, 4 lata temu. I wtedy to się gdzieś tak jakoś zatrzymało, zaczęła się jakaś taka chyba gonitwa związana z pracą, jakieś takie wycieńczenie i po prostu brak motywacji, żeby to robić. Więc jeżeli to wróci, to może wtedy o tej płycie będzie warto pomyśleć. To może trzeba się zakochać po prostu. Może trzeba, chociaż nie wiem, czy to by było dobre pod kątem... Pod kątem twórczości, czy jakości, bo wtedy te utwory można przewidywać, o czym one będą, że będą jakieś tam bardzo romantyczne, a też uważam, że no oczywiście utwory o miłości zawsze dobrze stworzyć, bo po prostu miłości dotyczy prawie, że każdego człowieka na świecie, to jest temat bardzo uniwersalny, ale właśnie też niestety w tej uniwersalności taki aż za bardzo uniwersalny. Że tak naprawdę jak nie masz o czym pisać, to pisz o miłości. No, utworów o miłości jest mnóstwo fantastycznych. Myślę, że gdzieś tam klucz do sukcesu jest w tym, żeby umieć znaleźć jakiś inny temat i inne tematy opowiadać w taki sposób, żeby ludzie chcieli tego słuchać. Niekoniecznie, żeby to były piosenki o miłości. Chociaż ja takie lubię, ale no chciałabym jednak... trochę inną stronę gdzieś tam z tą twórczością pójść. Pamiętasz swój pierwszy utwór? Swój pierwszy utwór? Tak, pamiętam. I miałam chyba wtedy z 11 lat, jak napisałam taki utwór. I też ciekawe, wtedy było we mnie jakoś tak dużo chyba takiej niezgody. Ja się nigdy nie buntowałam, ale pamiętam, że refren tego utworu jakoś by brzmiał, że nie zmienię się dla świata, nie zmienię się dla ludzi, coś tam, gdybyś nawet zarzucał mi, że nie wiem, co to strach, coś takiego pamiętam, że było. Nigdy to nie zostało nagrane i nie poszło w świat, ale wiem, że taki utwór gdzieś tam powstał. I mówię, miałam z 11-12 lat. Kontestująca 11-latka. Tak. Ale mówię, ja zawsze byłam potwornie, naprawdę potwornie refleksyjna. Jestem tak bardzo wrażliwa, wszystko przeżywam 100 razy bardziej niż... Myślałam, że powiesz, że koszmarnie buntownicza. Nie. Nie, jakoś
Albo może ja jestem gdzieś tam wewnątrz zbuntowana, ale nigdy nie czułam, żebym musiała się buntować i nie było we mnie takiej potrzeby pokazywania tego, że ja się buntuję. Tylko raczej zawsze wolałam to przekuć w coś, tak jak na przykład właśnie wpisanie tekstów o tym, co jest tak naprawdę ważne, żeby pokazać, że można inaczej, ale nie skupiać się i nie karmić się tym buntem i tym, że jest mi źle, tylko właśnie, że można inaczej i że może być lepiej, może być dobrze. Pies czy kot? Kot. Kot. Aha, czyli introwertyczka. Raczej tak. I przede wszystkim chodzę swoimi ścieżkami. I jestem typem chyba też takiej samotniczki. Lubię przebywać z ludźmi. Ludzie mnie fascynują, ale muszę mieć swój taki karton. Tak jak koty uwielbiają kartony, to ja muszę mieć też taki swój kartonik, w którym kiedy się wyczerpię po prostu społecznie, że mogę sobie wrócić do tego kartonu i naładować te bateryjki, żeby znów móc do tych ludzi wyjść. Bo tak jak wspomniałam, ja to uwielbiam, ale jednak mnie to męczy w jakimś stopniu. I muszę wtedy wrócić, no jak taki kot. Że wtedy, kiedy ja chcę, to jest okej, ale jak ja czegoś nie czuję, że w tym momencie nie wiem, chcę się spotkać z ludźmi i tak dalej, no to raczej trudno mnie gdzieś tam wyciągnąć z domu, na miasto chociażby. Czego można ci życzyć? Czego ty byś sobie sama życzyła? No. Jezu, to tak. No na pewno dużo zdrowia. Od razu mi to przyszło do głowy. Czyli wracamy do generaliów. Tak, tak. Dużo zdrowia, powodzenia we wszystkich jakichś tam planach, które sobie zakładam, żeby udało mi się zrealizować cele. I myślę, że to jest najważniejsze. Mhm. I żebym była sama ze sobą szczęśliwa. To ja do tych rzeczy jeszcze dorzucam to, żeby dzisiejszy koncert był najwspanialszy na świecie, żeby najwspanialsza publiczność światłowniana przyszła. Dzięki wielkie za rozmowę, no i powodzenia. Dziękuję pięknie, kłaniam się nisko. Dyktafon, wstrzymaj, przycisk.